Zajęcia z lekkiej atletyki, najogólniej mówiąc, są to zajęcia bardzo wszechstronne, bazujące na ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Dzieci tutaj, korzystając z dobrodziejstw stadionu, mogą pod gołym niebem wykonać rzut, skok, bieg na czas. Skupiamy się bardziej na zabawie. Są to takie zajęcia nastawione na rywalizację, ale z takim lekkim przymrużeniem oka, bo jak wiadomo, liczy się dobra zabawa. Przede wszystkim chcemy, aby dzieciaki poznały, co to jest rolkarstwo, chyba że wcześniej już wiedzą, no to żeby to zgłębiły wiedzę o rolkarstwie, bawiły się na tych rolkach, jak najwięcej na nich czasu spędziły. No też jest fajna odskocznia od hali, wychodzimy, jest bardzo fajna pogoda, zazwyczaj mamy wakacje, bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć. Spędzają dzieci na rolkach co najmniej 2,5 godziny. Głównie skupiamy się na sporcie. Zatem codziennie jedna grupa wyjeżdża na sezon lekkoatletyczny, żeby nie trzymać dzieci w hali, jeżeli mamy lato, a jedna grupa z kolei wyjeżdża na Sobolko i tam mają zajęcia z rolkarstwa. Każdy dzień kończy się też oglądaniem filmu, a rodzice, którzy byli chętni, mogli zapisać też swoje dziecko na badania posturograficzne, żeby zobaczyć, czy to dziecko ma jakieś wady postawy, jeżeli tak, to jakie. Sobie pobiegać, porzucać, pobawić się, zawody sobie robić. Na półkoloniach z SS-em dzisiaj mam zajęcia z rolek i polega na tym, żebyśmy się nauczyli albo lepiej jeździć, albo w ogóle jeździć na tych rolkach.